Hej, tutaj Zlodimus. Witam się z wami w takiej jakby informacji, no, w której chciałbym wam powiedzieć, że pracuję teraz nad serwerem, na którym moglibyśmy grać razem, bo wiem, że wiele ludzi pytało się mnie, czy nie zagram z nimi w Minecrafta, wiecie. No, dosyć dużo ich było, takich wiadomości. No i postanowiłem, że w sumie fajna sprawa by była, gdybyśmy założyli jakiś serwer wspólny i mogli sobie na nim zagrać, tak w weekendy, bo wiadomo, że no jak to powiedzieć, dni powszechne, dni pracy, no wiecie, chodzi mi od poniedziałku do piątku, to nie zawsze mogę mieć włączony serwer, żebyście mogli sobie grać, albo ja z wami. Ale w weekend każdy ma zazwyczaj czas, tam na godzinkę, dwie, czy jak tam już chce. Ale przeważnie w weekendy bym miał ten serwer włączony zawsze. No i co, no i tyle. Tylko na razie serwer jest w fazie bety. Także nie będę wam go pokazywał, bo spieniczyłbym wam zabawę w sumie. Ale wiecie, to będzie taki serwer z survivalu. Czyli, no... Normalnie będzie się tam zbierać surowce i tak dalej. Będzie tylko jakieś miasto i świątynia i tam będzie się można budować na jakimś tam określonym terenie. Tam będziemy się spotykać. Na początku jakiś konkurs by się urządziło, na przykład kto pierwszy wykopie diamenta. A jakieś tam można dzięki modowi zrobić takie napady na wioskę, potworów na przykład, mobów czy coś takiego. No myślę, że dużo zabawy można by było mieć z takim serwerem. Także na razie pracuję nad tym, ale widzicie, że 5 osób tylko będzie mogło wejść raczej. 5 albo może trochę więcej, zależy jak mój internet będzie się czuł w te dni. No bo wiecie, jak się ma słaby internet, to ciężko jest utrzymać dużo ludzi na serwerze. No i co, to chyba tyle. Tutaj widzimy fajny easter egg. Zamiast Minecraft to jest Minecraft. A nie, to dobrze, bo zamiast E czasami jest C chyba. Jest Minecraft. Ale nie jestem pewien. No ale dobra. Mi się to nigdy chyba jeszcze nie zdarzyło. Secret Fighter Update? A. Możliwe. Właśnie, też jeszcze póki trwa ta informacja, to 61 kwietnia, bo możliwe, że Jeb albo Notch wrzuci Herobrine'a. Jako, wiecie, kawał. Chociaż nie wiem, czy to by był dobry kawał, gdyby ktoś zawału dostał. Szczególnie młodsi gracze, no bo wiecie jak to jest. Gracie sobie, budujecie sobie coś na to agę Herobrine. Chociaż wątpię, żeby go dodali na 1 kwietnia, ale zawsze możliwe. Wiecie, jak w update'ach piszą, że removed Herobrine. Że go niby usuwają, a... No. To już jest śmieszne tak po tylu update'ach. Cały czas to robić, pisać o tym. No ale to już jak sobie tam twórcy Minecrafta uważają. Ale to było na tyle. Piszcie co do tego serwera, jakie macie uczucia. W sumie można się już zapisywać, bo tam nie będzie dużo miejsca na domków. Myślę, że tak 5-6 terenów wybudowałem na jakieś tam domki. No i... Więcej niż 5, 6, 7 osób to nie utrzymam na serwerze. Chyba jeszcze się zobaczy. Może zmienię internet do tego czasu na jakiś lepszy, bo już mi się kończy umowa. No. I to było na tyle. Ja się z wami żegnam. Gdyby były jakieś nowe informacje o serwerze, albo chciałem wam coś pokazać na serwerze, to oczywiście zrobię nowszy filmik. No i to było na tyle. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Miłego kopania. Na razie.